przyjaciele, kiedy słuchacie naszych świadectw, może zastanawiacie się, czy mi jest Bóg w życiu potrzebny. Generalnie jestem dobrym człowiekiem, porządnym obywatelem. Nikomu nie wadzę. Staram się wszystkim pomagać. Żyję dla innych. Jestem może trochę egoistyczny, ale żyję dla innych. Mnie to nie dotyczy. Przecież kiedy skończy się moje życie, ja pójdę tam, Jezus osądzi moją uczynki. Powie, ile było tych dobrych, ile było tych złych. I na tej podstawie może trafię do nieba. Kochani, ja przez lata tak myślałem. Żyłem w takim jednym wielkim kłamstwie, na podstawie swoich uczynków. Tego, jak się będę mógł starać, Bóg to doceni. Kochani, ale to nie tak. To nie w ten sposób dostajemy się do nieba. I chcemy wam dzisiaj mówić o tych dwóch takich bardzo ważnych aspektach, które mają wpływ na życie każdego człowieka. Po pierwsze, każdy człowiek nie jest w stanie zapełnić tu na ziemi, zapełnić luki, której wypełnia brak miłości ojcowskiej. Kiedy my ustanawiamy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, kiedy rodzimy się na nowo, jako obywatele nieba, jako stworzenia duchowe, wtedy my dopiero zaczynamy prawdziwie żyć, kochani. Ja powiem wam tak, ja jestem człowiekiem biznesu, przez wiele lat budowałem dużą korporację w Warszawie. Halo? Więc skończyłem z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa. Budowałem przez wiele lat korporację. Myślałem, że im więcej mam, tym będę bardziej szczęśliwy. Wszyscy na zewnątrz, którzy mnie obserwowali, mówili, świetnie funkcjonujesz, realizujesz się w systemie tego świata. Zbudowałeś dom, masz nowe samochody, niczego ci nie brakuje. Kochani, ale ja miałem pełną świadomość. Ja miałem pełną świadomość, że moje życie jest kompletnie puste i jestem nieszczęśliwy. Ja nie wiedziałem, każdy człowiek stara się szukać. Wydawało mi się, że Bóg w XXI wieku to jest jakaś mrzonka, to jest jakaś ściema średniowiecza, bo tam ludzie byli w jakiś sposób ograniczeni, nauka nie była tak rozwinięta i oni nie byli w stanie go znaleźć. Kochani, ale ja dzisiaj wiem, że zmartwychwstanie Jezusa to jest rzecz niepodważalna. Nie ma żadnego innego takiego wydarzenia historycznego, które posiadałby tyle dowodów. Jeśli jesteś intelektualistą i wydaje ci się tak jak mi kiedyś, że Bóg to jest emocja, to kochani, ja cię zapewniam, jak zaczniesz szukać, znajdziesz go. Jezus Chrystus żyje, On jest Panem Panów i Królem Królów. Bez względu na to, czy ty w to dzisiaj wierzysz, czy nie. Natomiast, kiedy On może mieć wpływ na twoje życie? Wtedy, kiedy Go zaprosisz. Bo jest Jezus, przez cały czas funkcjonowany bez ciebie. Byłem w systemie tego świata. Ty wiesz, w jakich maskach funkcjonujesz. Ale jeśli ty jesteś, ja zapraszam cię do mojego życia. Kochani, Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty umarł za każdego z was. Oddał swoje życie dla ciebie i za mnie. Odkupił twoje grzechy. Nie musisz się starać. Jego krew zmazała wszystkie twoje winy. Mało tego, nie musisz dzisiaj na nic chorować. Jezus Chrystus rozchorował się każdą chorobą, abyś ty mógł dzisiaj zwyciężać. I to jest ta druga bardzo ważna rzecz, kochani. Realne zwycięstwo w tym życiu tutaj może zapewnić nam Jezus Chrystus. To nie jest kwestia tylko teologii, to nie jest kwestia doktryny, to jest realnego życia i zwyciężania każdego dnia. I mówię wam to jako człowiek, który był postrzegany przez ten świat, przez ten system, jako zwycięzca. Że to nie jest zwycięstwo, to jest ściema, to jest jedno wielkie kłamstwo. Prawdziwe zwycięstwo możesz mieć tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jezusie Chrystusie. Kochani, jeśli nie pojednaliście się jeszcze w swoim życiu z Bogiem, jeśli Go nie znacie jako osoby, która żyje, która jest realnym, żywym Bogiem, chcecie odmienić swoje życie dzisiaj i stać się obywatelami nieba. Podnieś rękę lub podejść do nas. Dzisiaj możesz doświadczyć ogromnych zmian, których twój intelekt teraz nie jest w stanie zrozumieć. Kochani, Jezus jest realnym zwycięzcą i On puka dzisiaj do was. On woła dzisiaj do was. Woła poprzez nas tutaj. Powierzcie mi swoje życie. Powierzcie mi swoje życie, doświadczycie realnej Bożej mocy, mojej obecności w swoim życiu. Już nie będziesz musiał udawać przed żoną, przed rodziną, przed sąsiadami. Nie będziesz musiał żyć, czyjś w butach chodzić. Będziesz mógł być z sobą i zwyciężać. Jezus wzmocni każdą twoją słabość. Kochani, zachęcamy was do tego.